świetny zwiast. Ale nas słychać. It feels just like you're actually dropping levels. It is virtual reality. If you put the mask on, the mirror appears. And you look into the mirror and you see in your own face, it's Batman. So that's when you like really feel it. I felt powerful, I felt strong. It was cool to have like the belt on and to just like grab your stuff and throw it. That was a lot of fun. Closest thing that you could possibly get to being Batman. Seeing like the I'm Batman is like, it's pretty cool. It is beautiful. Oh man, the graphics on that, you are Batman. You feel like you're transported someplace else. It's very cool. It was intense, being able to do different things with his hands and take different gadgets. Being able to look all around and use his gadgets, it really feels like you're Batman. Absolutely incredible. It was amazing. It felt so real. Awesome. Oh my God. Amazing. I want it. This is the future. Be the Batman. Be the Batman. Be the Batman. Okej, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Tu była wersja specjalna zwiastuna z efektami specjalnymi w wykonaniu Alora. Z czym? Z efektami dźwiękowymi w wykonaniu Alora. Chyba poznałem Alora. Tak, to był Alor na 100%. A co, jakie dźwięki wydawał Alor? Takie... Nie! Tak to brzmiało. To nie, to... Ja też słyszę głos, ale ja się leczę. Działa do końca. Batmana widzieliśmy na zwiastunie, a ja widziałem go nawet na żywo, mając na głowie PlayStation VR, okulary. I powiem, że to jest chyba najlepsza do tej pory z gier VR-owych, które miałem na głowie. Takich oczywiście gier trochę w cudzysłowie, w sensie, że no jest to zabawa pewnie na jakieś 2 godziny max. Ale miałem tą taką oczywistą przyjemność, że w pewnym momencie mogłem stanąć przed lustrem i zobaczyć tym, że lustrze Batmana, a kto by tego nie chciał zobaczyć. Więc nie miałem niestety opcji pod przyciskiem X hasła I'm Batman czy coś w tym stylu. Za to mogłem sobie właśnie dostać się do całej rezydencji Batmana, uruchomić tam magicznym sposobem wejście do Batcave'u. No i tamże po prostu się odziałem, po czym pojawiła się druga sekcja, czyli to taka właśnie kluczowa, mianowicie tryb detektywistyczny, czyli taki trochę kojarzący mi się z ostatnim Asasynem właśnie sposób na odwzorowywanie tego, co się wydarzyło na miejscu zbrodni jakiejś, czy na miejscu jakiejś tam walki. I było to, powiem szczerze, całkiem przyjemne. To znaczy, przede wszystkim Batman się nie ruszał, więc nie było mowy o żadnych zawrotach głowy, co jest rzeczywiście sporym kłopotem w przypadku innych gier VR-owych często. Tak, jeśli się poruszał między punktami, to było po prostu błyskawicznym takim teleportem i tylko tam raz czy dwa za pomocą grappling hooka gdzieś się musiałem spinać. Ogólnie prosta, przyjemna rozrywka, taka właśnie na początek właśnie takiej przygody z VR-em, to coś w sam raz, ale no, jasne, że nie jest to tak naprawdę w żaden sposób tytuł, który mógł być porównywany do rzeczywistego Batmana i nie jest to coś, na co się ludzie jakoś tam bardzo rzucą. Czy dla którego warto byłoby kupić w ogóle zestaw PlayStation VR. Przy czym oczywiście, jeżeli ktoś będzie to miał ewentualnie, tak jak sobie ciągle myślimy o VR-ze w tym momencie, że on będzie raczej takim, nie wiem, powrócą w coś w rodzaju kafejek internetowych z dawnych lat, no to właśnie będą takie miejsce VR-owe, gdzie powiedzmy zapłaci się te 10 zł czy tam ileś za 20 minut przeżycia VR-owego i tyle, i się o tym zapomni po 20 minutach i to pewnie wystarczy. Także o Batmanie to myślę, że tyle, chyba że macie jakieś pytania konkretne. To czy VR trafi do strzech, to chyba jest dyskusja na inny, dłuższy stream, ale
Możesz potwierdzić, że to nie jest coś, dla czego chciałbyś już biec i kupić sobie zestaw. Znaczy, jakby było oczywiście. I biegać, szybować, pogo tam w domu. Z krzesła na krzesło, z kanapy na stół. Co, z bieganiem jest w ogóle o tyle dziwna sprawa, i znaczy z bieganiem, z poruszaniem się przy VR-ze, że kłopot jest taki, że te naturalne czynności, nawet ta gra robi pewną rzecz jedną źle, ponieważ coś się dzieje za głową Batmana z drugiej strony, no nie z drugiej strony jego głowy, tylko po prostu no, za jego plecami, tam sobie chyba Alfred gdzieś idzie i coś jeszcze mówi, więc ja odruchowo jednak chciałem się odwrócić, żeby go zobaczyć, dlatego że oczywiście gdy się odwrócisz za bardzo, no to wtedy się rzecz wyłącza, ponieważ traci kontakt z kamerą, więc też no, ograniczenia dla twórców gier VR-owych są też tak na tyle duże, że to no, bardzo, bardzo wpływa na możliwości jakieś tam ich metod ekspresji, nazwijmy to. Aczkolwiek, że ci wejdę w słowo, dzisiaj spotkałem się z chałupniczym rozwiązaniem problemu choroby lokomocyjnej VR-owej i to od polskiego studia. Twórcy Alicji VR-owej, Alice VR, polecili mi, żebym się obracał na krześle, kiedy chcę skręcić. I rzeczywiście niweluje to ten efekt motion sickness. No, zaplątałem się w kable, co prawda, więc nie jest to rozwiązanie idealne, ale działa. Dobrze, to ja zrobię coś jeszcze a propos... A propos ostatnio słaba. Powiedziałem a propos... Przecież zrobił na ostatnio. No, dziękuję. No. Zobaczymy na powtórkę. Nieważne, ja się rzadko zgadzam, ale to tutaj akurat. To prawda, 9 się rzadko ze mną zgadza, ale chcę tylko zrobić coś wyjątkowego, czyli przećwiczę swoje zdolności aktorskie, ponieważ też dostałem taką propozycję od znajomego z jednej z firm, które właśnie w VR-ze siedzą, jak sobie poradzić właśnie z problemem tym, że postać się rusza, a ciało jest w miejscu. W związku z czym on mi pokazał to, ja to też zademonstruję. Teraz sobie pokażę takiego kota, że widać mnie? Widać cię bez kawałka głowy. Dobra. Jest widać z głową. Dobra. Więc on kazał robić coś takiego, mając, jak będę miał ten hełm na głowie, to i będzie moja postać się poruszała, to żebym robił tak. Tak jakbym się mało głupio to czuł, jeszcze grając w te rzeczy, to stepując jakoś tam w miejscu, no to już było zdecydowanie złożone. Ale to oczywiście nie leczyło Batmana, tylko FPS-a, tak zwanego AAA VR-owego. Ciekawe, czy to działa podczas choroby lokomocyjnej, tak swoją drogą, w autobusie, w tramwaju na przykład, albo nie wiem, w taksówce. Stepowanie? Tak. Sprawdźcie, sprawdzę. Jeśli macie.